No, mili państwo, ja poproszę o jakąś podniosłą muzykę. Niecodziennie bowiem spotykamy klocki, aj, nie będę się bał tego słowa, porównywalne z Lego, jak i nie lepsze. Niecodziennie spotykamy klocki z jakością taką samą jak Lego, a jakością nadruków co najmniej porównywalną, jak nie lepszą. Niecodziennie spotykamy klocki, które swą tematyką są znacznie lepsze niż Lego, bo przecież Lego od dawna już nie robi castle, a jedyne elfy, jakie tu były, to w klimacie licencji. Niecodziennie spotykamy bardzo dobry build, bardzo dobrze szczepiające się klocki, nawet fantastycznie zrobioną instrukcję. Ba, niecodziennie spotykamy rozwiązania, jakich nie robi nawet Lego. I moi drodzy, niecodziennie spotykamy klocki, które od Lego są tańsze i które od Lego są lepsze. I takich klocków nie spotkamy również dziś. Jaj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 
witamy w kolejnym odcinku na moim kanale. Zaczęło się tak fantastycznie i nie chodzi mi tu o sam klimat zestawu, chociaż to też fantastycznie jest prawie do końca, więc to nie jest tak, że trafiliśmy na zły kloc, ale po kolei. Moi drodzy, w poprzednim filmiku, prawie tydzień temu, ja nie żartowałem, że zakładając ten kanał, zakładałem, że gdy spotkam klocki porównywalne, nie mówiąc o tym, że lepsze od Lego, to ten kanał prawdopodobnie zlikwiduje, bo odkryję tego mesjasza klocków. I mimo wszystko uważam, że Enlightiny mesjaszem klocków są, ale nie są niestety przez jeden drobny detal lepsze od Lego, a naprawdę były o krok, by być lepsze. Moi drodzy, przede wszystkim cena, 28 zł za ten zestaw, to jest fantastyczna cena. Sam unboxing tego pakowania właśnie mogliście obejrzeć na poprzednim odcinku, także tu się nie będę powtarzał. Instrukcja, nawet instrukcja Elf in Range robi swoją robotę, moi drodzy. Ma ona wiele rozwiązań, których nie posiada nawet Lego, tylko się przyjrzyjcie. Na przykład tu patrzcie, mamy już podany rozmiar plate'ów w instrukcji. No po prostu rozwiązanie super. Jeżeli klocek jest nietypowy, również jest to zaprezentowane w gwoli porównania. Wow! Oczywiście wzorem Kobi mamy tutaj zaprezentowane, że klocki już zbudowane są koloru wyplakniętego, a nowe są po prostu pokazane jako te kolorowsze, co znacznie upraszcza samo budowanie. Instrukcja oczywiście nie jest pozbawiona również trochę wad. Na przykład tu wszystkie brońki są zaprezentowane jako błyszczące, a de facto to mega błyszczący jest tylko ten miecz, ta szpada, a reszta już jest po prostu szara. Ale na przykład tak jak mówię, dalej spójrzcie, mam tu podane wymiary i jest to zrobione fantastycznie. Instrukcja jest duża, czytelna. Niestety zdarzają się również tu trzy naklejki. No tutaj na to nic się nie dałoby poradzić. Duża, czytelna instrukcja i naprawdę lepsza niż Lego, bo więcej klocków na raz dajemy. Mnie to w Lego trochę frustruje, że jesteśmy traktowani trochę jak barany i jeden klocek mamy tylko w jednym ruchu. No bez przesady, drogie Lego. Śmiem twierdzić, że spokojnie. Tu na 15 kroków, które zastosował Enlightin, Lego spokojnie by zrobiło 40, jak nie więcej kroków. Jestem wręcz pewny. Moi drodzy, z tyłu jeszcze prezentacja innych postaci. Jeszcze tam mnie bardzo ciekawi. W ogóle mnie Enlightiny bardzo ciekawią, więc im zdecydowanie będziemy się przyglądać. I klocek, tak jak już widzieliście w intrze, naprawdę zakręcony. Krawa dla mnie o 10 na 10 i ja się waham jeszcze nad tą oceną i chyba jednak tą dychę dam, moi drodzy. Niestety posiada jeden minus. Pomimo tego, że wszystko tu jest fantastyczne, rączki niestety odchodzą bardzo łatwo. Gdy, no po prostu naprawdę, spójrzcie, leciutko palcem o szczałkę i ja go wybiłem. No niestety, cała reszta chipka jest jak najbardziej okej, ale te ręce. Chciałoby się rzec przez twe ręce zielone, przynajmniej w tym wypadku. No nie jestem do końca zadowolony, moi drodzy, ale po kolejności. Dostajemy tutaj taką konstrukcję, która już sama w sobie jest spoczko. Mamy tu stojak na brońki. Brońki są jak najbardziej legitne. Co mam na myśli? Że są jak najbardziej, w sensie gdybym to miał obok Lego, myślę, że miałbym problem rozpoznać. Zarówno jeżeli chodzi oczywiście o wygląd samej brońki, chociaż tu dużo klocków może ma nie inny kolor, bo ma podobny kolor i ten sam kształt, ale jednak jakoś myślę, żebym rozróżnił
Po prostu tu są jakby żywsze trochę te kolory. Także na przykład takie coś ja bym miał problem rozróżnić. Z Lego jakość tego jest naprawdę okej, tu się nie ma co czepiać. Zastanawiam mnie tak, pewnie ja to specjalnie wyczepiłem teraz, żeby nam się łatwiej to wyciągało, ponieważ no właśnie, to się jak widzicie, tu jest tak zrobione, że to się da łatwo wyczepić. To jest specjalnie w ten sposób tutaj zamontowane. Widzicie, szabla jest tego koloru, przypomina mi to koloru. Właściwie nadruk ma taki srebrny i przypomina mi to mocno te nadruki, które były na Lego w latach 90. Ciekawi mnie również, jak to się zachowa. Czy również tak jak z Lego będzie to się łatwo zdzierało, czy nie? Jak to się zachowa? No i właśnie o tym, moi drodzy, po srebrzaniu mówiłem, że w instrukcji wszystko jest tak zaprezentowane, ale nie mamy problemu, no bo przecież tych klocków nie ma tu na tyle, by nie móc się tego doszukać. To tak jak mówiłem, jest tutaj wyczepiane. A no i tak jak mówię, mamy tutaj, o, jeszcze takie godło chyba, które niestety przez swą głupotę trochę i nieprzemyślenie tematu nakleiłem krzywo. Daszek trochę się rusza, to pokazuje, jak fajnie jest to skonstruowane, że nie ma tutaj toporności, jak zazwyczaj bywa w podróbkach, tylko jest naprawdę konstrukcja przemyślana. Tu jeszcze może stanąć z tyłu hipek. Całość prezentuje się naprawdę ok i mówię, jakościowo jest solidne. Jeżeli chodzi o samo budowanie tego zestawu, budowało mi się go naprawdę przyjemnie. Nie bolały mnie palce, szczepia się go łatwo, minimalnie ciężej niż szczepia się go rozszczepia, ale uwaga, cały czas lepiej niż Kobi. Bo na tym samym wyjeździe w górach miałem ze sobą ten zestaw Kobi i powiem wam szczerze, że tak, z pełną świadomością mówię, że to jest najbardziej zbliżone do Lego i jest lepsze niż Kobi. Przykro mi to mówić, ale to jest lepsze niż Kobi. Moim prywatnym zdaniem, może na zły zestaw Kobi trafiłem, ale to w recenzję Kobi dostaniecie niebawem. Mamy tutaj również tarczkę, która oczywiście w jakiś sposób może się odchylać. Spójrzcie, jak sprytnie został tu zrobiony na dole ten stojak, że on naprawdę wygląda jak prawdziwy stojak. No i właśnie o takiej myśli technologicznej myślę. No build tu jest zrobiony naprawdę ok. Mamy tutaj jeszcze, no Lego by to nazwało ciemny oliwkowy kolor tej liany, ja bym to tak nazwał, którego z Lego chyba nie otrzymaliśmy. Mamy również z boku drabinkę, która pozwala wyjść do góry i tutaj mamy takie stanowisko szczelnicze dla, myślę, że w naszej elfki, jeżeli nie trenuje do strzelania do tarczy, może celować nauczyć się strzelania do rycerzy. Moi drodzy, teraz kilka rzeczy. Zdecydowanie takich, których w Lego nie dostaniemy. Widzicie, tu bez problemu odpiąłem łuk bez klocka. W innych podróbkach by tak nie było. Spójrzcie, jak dobrze wykonany ten czy ten łuk. Z Lego nawet te łuki są dużo bardziej toporne. Ba, ten łuk, przyjrzyjmy się temu łukowi, moi drodzy. Patrzcie, jaki tu mamy uber, cyberpunk, w ogóle jakby łuk. Super uchwyt, detalowość, no pierwsza klasa, naprawdę robi to robotę. Kołczan tak samo, ja to zwracałem na to uwagę już przy openingu. Spójrzcie, Lego nie ma tutaj takiej wgłębie, nie ma takich szwów narysowanych. Wiele elementów jest tu, tak jak już wspominałem, lepiej zrobionych niż w Lego. Gdyby tylko nie te ferelne ręce, ajajaj. Dostałem również beczkę, która również była, może nie częstym, ale była elementem spotykanym dawno w Lego. Teraz już takich elementów raczej nie dostaliśmy. Bardzo dawno takiej beczki. W niej się oczywiście mogą chować czy to elfy, czy może nasz rycerz. No i właśnie, przejdźmy jeszcze do pozostałych elementów. Dostajemy tu takiego pumę? Nie wiem, tygrysa sablozębnego? Ciężko mi to powiedzieć. Jak już widzicie na pierwszy rzut oka, ruchomy ma ogon. Spójrzcie, nawet na tym ogonie ma tutaj takie nadruki. On się tyle rusza. Łapy mu się nie ruszają, ale w Lego były podobnie. Ale rusza mu się jeszcze tutaj żuch. Rusza mu się szczena, która również świetnie jest wykończona, jeżeli chodzi o te ząbki, o te detale. Spójrzcie, jak to jest ładnie. Nie mamy żadnych wyjść, żadnej krzywizny. Nadruk kolorków tutaj wszystko perfekcyjnie, tych wzorków tak samo. No po prostu wow. I jeszcze ten łeb rusza się tak. Oczywiście tutaj tego było ciężko uniknąć, by tak to wychodziło. Myślę, że w Lego pewnie to bardzo podobnie może po prostu wyglądać. Pierwsza naprawdę klasa. I Lego jakby to zrobiło, nawet jeżeli byłby ruchomy ogon, to bardzo wątpię, że ta szczęka byłaby ruchoma. Mogę się oczywiście mylić, by nie było. Moi drodzy, dwie elfki tu dostajemy. Jedną elfkę, ewidentnie wojowniczkę, w głowie ścisłości. Włoski są takie gumowo-plastikowe. Ni to guma, ni plastik. Bardziej chyba guma, mimo wszystko, ale taka mega twarda. Z tyłu brak nadruków i to może również troszkę boleć, ale czy jakoś tak wyjątkowo? No raczej nie. W ogóle to nie wiem, czy ten efekt brokatu tu jest jakby trochę specjalnie na tej figurce, że to jest elfka i tak dalej. Nie wiem. Spójrzcie, jaki piękny nadruk. No Lego przede wszystkim bałoby się takiego negliżu, tutaj bym powiedział, ale naprawdę chodzi mi tu o samą jakość nadruku. Posrebrzane elementy, jakość naprawdę, detalowość, kreska każda pięknie dorysowana, żadnych wyjść, żadnych tutaj błędów w kolorze. Wszystko jest zrobione perfekcyjnie. Sama buźka również, moi drodzy. Jeszcze jakiś, kurczę, tutaj grymas. Usta pięknie pomalowane, albo właściwie zaznaczone. Nie no, jest naprawdę dobrze. I druga, która również z tyłu nic nie ma, ale pozwólcie, że zdejmę włoski. Te włoski w ogóle fajnie tą rynkę przychwytują. Tutaj nic faktycznie.
faktycznie z tyłu nie mamy, ale z przodu spójrzcie, jeszcze jakiś diadem u góry, pomalowane to oko, ta powieka jeszcze jest, włoski te same, jedyne co może minimalnie boleć, to różni się kolor twarzy troszkę od uszu, ale Lego by pewnie ten sam błąd zrobiło. No i nadruk na tej figurce również przepiękny. No spójrzcie, są oczywiście wgłębienia w talii, jak to u kobiet robią klockowe sprawy. Moi drodzy, naprawdę jest cudownie, bym powiedział, jeżeli chodzi o nadruk. No i mamy jeszcze tutaj rycerza, tak jest, mamy tutaj rycerza. No właśnie, tutaj niestety jest naklejka, ale całkiem sprawnie mi się udało ją nakleić. Moi drodzy, właśnie na początku jeszcze był taki tu mały problem, zadra. Jednak później odkleiłem, nakleiłem od początku i się trzyma. Super. Ma on miecz, ma on taki oto wyraz twarzy, taki zawadiacki i jest ona jak najbardziej legitna. Może słabsza niż u tych. Dziwi mnie też trochę rozróżnienie kolorystyczne. Czyżby jakiś już wstępny rasizm, jak w Wiedźminie, że my rzuci, wybiali i tak dalej. Nie wiem. Oby nie, oby nie. Na hełm jeszcze zwrócę uwagę, bo spójrzcie, jak jest pięknie detalami wypełniony tutaj tymi wgłębieniami. No jest po prostu bardzo, bardzo dobrze. Nadruk na tym, no Lego takich nadruków to nie ma, moi drodzy. Jest to zrobione naprawdę fajnie, dodatkowo to godło tego rycerza, trochę mi Niemcami zajeżdża, ale nieważne, jest zrobione naprawdę i tu konsekwentnie, a pod spodem coś takiego. Dziwi mnie, że on też ma odcięcie w talii, ale tego się już czepiać nie będę. Może jakiś slim fit, wiecie, trening, crossfit i tak dalej. No i cóż, moi drodzy, patrzcie, łatwo. Aj. No i moi drodzy, tak jak mówiłem, podsumowując, no budując to naprawdę, bo hipki nie powiem, wziąłem na sam koniec, byłem przekonany, że mamy Mesjasza, że mamy coś lepszego od Lego, wiele nadruków, mówię, lepszych od Lego, tematyka w ogóle lepsza od Lego, cena lepsza od Lego, wszystko generalnie składało się na to, że jest to lepsze od Lego. Może minimalność, może minimalnie jakość klocka porównywalna albo minimalnie naprawdę słabsza z Lego. Niestety ostatnim ruchem było złożenie figurek i kiedy właśnie jednej chciałem poprawić dokładnie miecz, wiecie, zrobić coś takiego i przekręcić go w ręce, tak się stało. I niestety jest to przeogromny minus. Mimo wszystko bardzo mocna, solidna 9+, bo to nie jest tak oczywiście. Musimy mimo wszystko chcieć tą ręką ruszyć na bok, by te ręce nam powypadały. Jeżeli nie będziemy ruszali nimi na bok, super. Żeby to w ogóle wyglądało, zrobić jakąś makietę średniowieczną, fantastyczną, ekstra perfekt, w super cenie w ogóle. Także mocne 9+. Kolejne Enlightiny muszę przetestować. Mimo wszystko będę je nazywał Mesjaszami. Kolejne Enlightiny muszę przetestować, czy tam też jest problem z tymi rękami, czy nie. Jeżeli macie Enlightiny, napiszcie mi koniecznie, czy u was też ten problem występuje, bo może mi się trafił taki ferelny jeden set. Może tylko ta seria, a zwykłe City już tak nie mają. Mimo wszystko, moi drodzy, wielkie brawa. Naprawdę przeogromne brawa. Dzięki, że byliście. Kanał się oczywiście nie zamyka, bo Mesjasza mamy, ale bez jaj. Nie mogę zamknąć tak fajnego kontentu, prawda? Więc jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie, nadróbcie to czym prędzej wraz z dzwoneczkiem. Ja wam się dziękuję za kolejny wspólny film na moim kanale i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnych. Bye!